podkreślił, że bez Boga i wiary w Niego nie można przeżywać świętych obcowania i dostrzec wielkości człowieka, która w świętych się objawia. Wierzę w świętych obcowanie, bo oni wspierają nas swymi modlitwami na drodze wiary, wypraszają łaski potrzebne do wytrwania w dobrym, bo dzięki nim świat, w którym żyjemy, staje się lepszy, bezpieczniejszy i przyjazny. Biskup Gurda przewodniczył mszy w siedleckiej katedrze, po której poprowadził procesję na cmentarz centralny. Świętość nadaje sens życiu i pomaga rozwiązać wiele naszych problemów, przypominał kardynał Kazimierz Nycz. W uroczystość Wszystkich Świętych metropolita warszawski przewodniczył mszy w kościele świętego Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej w stolicy. Grzegorz Maciak. W kazaniu kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że każdy człowiek chce, by jego życie miało sens. Ten sens nadaje nam świętość. W tej perspektywie patrząc już tu na ziemi, na śmierć, która nie jest końcem, patrząc na całe nasze życie już tutaj na ziemi, możemy nadawać sens temu wszystkiemu, co robimy jako młodzi ludzie, ludzie takich czy innych powołań szczegółowych. Po mszy metropolita warszawski poprowadził procesję przez cmentarz na Wólce Węglowej, zatrzymując się kilkakrotnie na modlitwę za zmarłych. Towarzyszyli mu warszawiacy, dla których nawiedzenie cmentarza w uroczystość Wszystkich Świętych to okazja do wspomnień bliskich zmarłych i czas na refleksję nad własnym życiem. Zadumę nad życiem, nad tym, co człowiek robi, jak to wygląda. I zadumy, i radości, myślę. Radości ze wspomnień o zmarłych. W Dzień Wszystkich Świętych katolicy wspominają znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych. Z kolei 2 listopada to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i dzień modlitwy za bliskich, którzy umarli. Z racji tego, że tylko 1 listopada to dzień wolny, nawiedzamy cmentarze i modlimy się za zmarłych właśnie dziś. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Dzisiejsze cmentarze niczym nie przypominają tych sprzed lat w tradycji ludowej. Nie czczono bowiem miejsc pochówku doczesnych szczątków, lecz dusze zmarłych. Modlono się, wspominano ich, uczestniczono w mszach w ich intencji, a także dawano drobne monety dziadom, by modlili się za zmarłych. Zwyczaj zaznaczania grobów w kulturze ludowej zaczął się upowszechniać dopiero po I wojnie światowej pod wpływem zwyczajów miejskich. O dawnych zwyczajach opowiadają mieszkańcy Wiązownicy koło Jarosławia na Podkarpaciu. Przedtem nie robili nagrobków, tylko była mogiła usypana z ziemi i krzyż był drewniany. Na tej usypanej ziemi to były śniegulinki białe albo krzyżyki z barwinku, takie zielone listki, on jest zawsze zielony. Tu się tak dookoła ziemi ubierało na zielono. Są tym piaskiem się wysypał. No. I tak się robiło, krzyże białe, to zielone listki. I plotło się wieńce ze smyryczyny i kwiatki, albo czarne, albo fioletowe. I szarfa, i na tym krzyżu wiszali. Świeczka taka testułowa, długa się kupiło, na 3 razy się ją przecięło i postawiło się i nie było przepychy. Jedynie w przypadku, gdy zmarła osoba była młoda albo w niespodziewanych okolicznościach zmarła, na jej grobie zasadzano rośliny. Na mogiłach kobiet sadzono drzewa, które do dziś medycyna uważa za przychylne człowiekowi, czyli brzozę albo lipę. W przypadku mężczyzn było to tak zwane drzewo śmierci, cis. Gdy umarła osoba młoda, niezamężna, upamiętniano jej grób kaliną lub liliami. Na większości jednak sadzono barwinek. Dziś wiele osób wybrało wieczór, by odwiedzić cmentarze. Na starych Powązkach byli ludzie odwiedzający swoich bliskich, ale też ci, którzy zapalają symboliczną lampkę, bo znajdują się daleko od rodzinnych stron. Do bliskich grobów mamy na ogół kilkaset kilometrów, to zawsze co roku chodzimy i zapalamy znicze na grobach, które wydają nam się być najbardziej opuszczone. Zakładam milcząco, że jeżeli my chodzimy i zapalamy na takich grobach znicze, to ktoś poświęci chwilę czasu, żeby zapalić znicze na grobach naszych bliskich. Zwykle przychodzimy o takich godzinach, bo fajnie i ładnie widać wszystkie znicze. Taki dzień, zaduma i pamięć o ludziach, którzy stworzyli Warszawę. I Polskę. Taka pogoda, więc odwrotnie tak przyszłam wcześniej, tak mi się wydaje, niezwykle. Ja w ogóle to jestem Ukrainką i przychodzę, zawsze zostawiam jakieś znicze na takich zaniedbanych mogiłach albo tam, gdzie tych zniczy jeszcze nie ma. Nie, mamy też taki dzień poświęcony zmarłym, ale to jest taki dzień ruchomy, to zależy od tego kalendarza. Ale my nie mamy w ogóle takiej tradycji chodzenia na groby wieczorem, dlatego dla mnie to jest... Lubię tą atmosferę. Nawet w taką pogodę jest tak jakoś specjalnie. Światełka pamięci były dziś zapalane także na wielu nekropoliach poza granicami, gdzie spoczywają Polacy.
Lampki zapłonęły między innymi na cmentarzu Łyczakowskim i leżącym tuż obok cmentarzu Orląt we Lwowie. Palą też lampki w Wilnie, Grodnie, ale również w Paryżu, Moskwie oraz wielu innych miejscach, gdzie pochowani są polscy emigranci, żołnierze, zesłańcy czy mieszkańcy dawnych ziem polskich. W Krakowie tłoczno było również na cmentarzu Rakowickim, na którym znajduje się niemal 80 tysięcy grobów. Krakowianie na jednej z najstarszych nekropolii w mieście oddają hołd nie tylko swoim bliskim, ale również wybitnym aktorom, pisarzom, politykom i sportowcom, którzy spoczywają na Alei Zasłużonych. Osoby, które były w Krakowie znane i sławiły Kraków. Stoimy nad grobem Marka Grechuty. No widać, że dużo osób o nim pamięta, ponieważ jest dużo zniczy. W cmentarnej kaplicy cały czas czytane są wypominki ze zmarłych. Przy każdym wejściu do nekropolii prowadzone są questy, między innymi na odnowę polskich grobów cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Nie ma kto się tymi grobami zajmować, także dzięki tym zbiórkom corocznym tutaj udaje się odnowić kolejne nagrobki. Przed cmentarzem kwitnie handel. Nie brakuje kramów ze zniczami, kwiatami, ale też tradycyjnym przysmakiem, miodkiem tureckim. Orzechowy, czekoladowy, waniliowy, różne są smaki. Jak pan przychodzi na cmentarz, to bez miodku pan nie wyjdzie, no bo to jest tradycja. Ze względu na zamknięte drogi dojazdowe, na największe cmentarze w Krakowie najlepiej dotrzeć tramwajem lub autobusem albo na piechotę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po raz 22 odbyła się kwesta na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Artyści, samorządowcy, przedstawiciele uczelni, dziennikarze i politycy zbierali pieniądze na renowację zabytkowych pomników. Od wielu lat na najstarszej łódzkiej nekropolii można spotkać senatora Ryszarda Bonisławskiego. Ci, którzy urodzili się 22 lata temu, teraz już studiują, przychodzili tu zawsze z rodzicami. Teraz miałem nawet takiego młodego człowieka, który zbierał przez cały rok te miedziaki różne i przyniósł mi tego z 1,5 kg. Ja musiałem rozkręcić puszkę, żeby to wszystko wsypać do środka. To jest taki woreczek z wielką ilością jednogroszówek i tutaj jest w ogóle bardzo dużo groszy. Kto to przyniósł? Taka pani. Tak na oko, ile tu może być? Myślę, że 10, może nawet więcej, z 20-30 zł. Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano 92 tysiące złotych, za które odnowiono 12 pomników. Z kolei we wszystkich zorganizowanych do tej pory kwestach pozyskano około 1 200 000 zł, dzięki czemu poddano renowacji ponad 160 pomników. Na zabytkowej nekropolii przy ulicy Ogrodowej, powstałej w połowie XIX wieku, spoczywają m.in. osoby zasłużone dla Łodzi, przedstawiciele znanych fabrykanckich rodów czy artyści trzech wyznań, katolicy, protestanci i prawosławni. Płoną znicze przy pomniku martyrologii narodu polskiego na cmentarzu w Koszalinie. Wokół krzyża znajdują się pamiątkowe tablice poświęcone m.in. żołnierzom II wojny światowej, a także ofiarom obozów, łagrów i bolszewizmu oraz pomordowanym na Kresach i w Katyniu. Trzeba oddać cześć tym, którzy zginęli, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin żołnierz Armii Krajowej Edward Mucha. Taka pamięć odwiedza się te groby naszych kolegów i innych. Takim naszym obowiązkiem jest. No takie wzruszające jest. Dopóki będziemy żyli, to będziemy odwiedzać naszych kolegów. No i trzymy tą pamięć taką, żeby została na zawsze. Odwiedzający koszaliński cmentarz chętnie zapalają znicze przed pomnikiem. Za moich rodziców, za dziadków nie mogą pojechać na ich groby, dlatego symbolicznie tutaj zapalamy. Co roku zapalamy światełko na grobach żołnierzy, sybiraków. To jest taki obowiązek. Uczę dziecko, przychodzi ze mną syn, żeby o tym pamiętał. Zapalam tutaj ten znicz, ponieważ my Polacy szczególnie powinniśmy pamiętać o tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę, którzy oddali swoje życie. Ten dzień jest szczególny, żeby oddać też cześć i hołd właśnie bohaterom walki o naszą ojczyznę. Pod pomnikiem spoczywają urny z ziemią z Katynia, Ostaszkowa, Starobielska i innych miejsc, w których NKWD pomordowało polskich oficerów, żołnierzy i policjantów. Trzeba też pamiętać o tych, których nie znaliśmy osobiście, ale którzy poświęcili swoje życie dobru ogólnemu, dobru ojczyzny, mówi profesor Andrzej Strumiło. Razem z leśnikiem Romanem Rogozińskim artysta udokumentował te miejsce na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie, poświęcając bohaterom książkę Pro Patria. Takich miejsc w regionie jest bardzo dużo, dodaje Strumiło. Cmentarz w Berżnikach, gdzie leżą ofiary, bohaterowie Powstania Sienińskiego. Taki cmentarz powstańczy w Puszczy Augustowskiej, gdzie były obozy powstańcze, a dzisiaj są mogiły i pomniki. Kozierynek,
szczebra. Taka góra szubiniczna pod Suwałkami, gdzie wieszano uczestników powstania styczniowego, groby pod Czerwonym Krzyżem. Te wszystkie miejsca zostały udokumentowane. Wiele jest w lasach anonimowych mogił powstańczych. Na nich też płonęły dziś znicze. Światło zapłonęło na pamiątkę też tych, których grobów nie znamy, mówi profesor. Bo ja nie wiem, gdzie jest mój ojciec pochowany. My nie wiemy, gdzie leży profesor Lityński, twórca Instytutu Hydrobiologii na Wigrach, wybitny naukowiec polski, który został wwieziony na Syberię, zmarł po drodze gdzieś w okolicach Smoleńska, został wyrzucony z wagonu. Gdzie jest jego grób? My nie wiemy, ale możemy zapalić światło, pamiętając o nim. I tak się bardzo często dzieje, że wiele świec płonie nad grobami, których nie ma. Palimy to jak gdyby symbolicznie. Tak też stanie się przy pomniku w Gibach autorstwa Andrzeja Strumiły, który poświęcony jest ofiarom obławy augustowskiej z lipca 1945 roku. Na wzgórzu stoi krzyż, a u jego podnóża leży kilkaset głazów. Wciąż nie wiadomo, gdzie zamordowani zostali pochowani. Również ludzie gór wspominają zmarłych himalaistów. Ostatnie lata były tragiczne dla polskiego himalaizmu. W górach na zawsze pozostało wielu wybitnych wspinaczy. Tylko w tym roku, w czasie wyprawy na szczyt Shivaling w Himalajach Garhwalu w Indiach, zginęli Grzegorz Kukurowski i Łukasz Chrzanowski. Łukasz Chrzanowski zginął podczas próby zejścia po śmierci swojego partnera wspinaczkowego. W lipcu ubiegłego roku na zboczach Kaszerbruma II zginął młody polski narciarz wysokogórski Olek Ostrowski. Jednak ostatnim, najtragiczniejszym okresem dla polskiego himalaizmu był rok 2013. Po pierwszym zimowym zdobyciu ośmiotysięcznika Broad Peak zginęli Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka. Kilka miesięcy później na zboczach Kaszerbruma I od ściany odpadł Artur Heiser, twórca programu Polski Himalaizm Zimowy. Góry wysokie nigdy nie oszczędzały polskich himalaistów. Zbocza ośmiotysięczników są miejscem spoczynku m.in. Jerzego Kukuczki, Wandy Rutkiewicz czy Piotra Morawskiego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wielu polskich wspinaczy, którzy nigdy nie powrócili z gór, upamiętnionych zostało na cmentarzu na Pęksowym Brzysku oraz symbolicznym cmentarzu pod Osterwą po słowackiej stronie Tatr. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzono również za granicą. Na cmentarzu Orląt modlono się za polskich obrońców Lwowa. W uroczystości uczestniczyli miejscowi Polacy i polscy dyplomaci. Mszę celebrował rzymskokatolicki biskup lwowski. Obecni byli też Ukraińcy. Wspólnie z Polakami modlili się na kwaterze Orląt, a także na mogiłach ukraińskiej i halickiej armii. O szczegółach z Lwowa Paweł Buszko. Przy krzyżach na cmentarzu obrońców Lwowa zapłonęły białe i czerwone znicze. Odprawiono też mszę świętą celebrowaną przez metropolitę lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Do zebranych zwrócił się konsul generalny Rzeczpospolitej w Lwowie Wiesław Mazur. Tu spoczywa kwiat inteligencji polskiej i obrońcy za wolność niepodległą. Ci ludzie tu walczyli za Polskę. W modlitwie uczestniczyli też ci lwowianie, którzy pamiętają czasy, gdy polska nekropolia była zbezczeszczona przez Sowietów. Było ugruzowisko, jeszcze my słońcem był tak po cichutku, nieraz tak przechodził, żeby tak nikt nie wiedział gdzieś wieczorem. I tam kwiatki, gruzowisku, to było śmieć. Wspominał Jan Kot z Towarzystwa Kultury Polskiej. W modlitwie uczestniczyli również Ukraińcy ze swoimi flagami narodowymi. Dlatego, żeby Polacy i Ukraińcy nigdy więcej nie strzelali jeden drugiego. Polacy i Ukraińcy wspólnie modlili się również na grobach Ukraińskiej Armii Halickiej, czyli tej formacji zbrojnej, która w 1918 roku walczyła z Orlętami, polskimi obrońcami Lwowa. Ze Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jak co roku, tysiące zniczy zapłonęło dziś na cmentarzu na Rossie, najstarszej wileńskiej nekropolii. Ambasada Polski w Wilnie kupiła 4,5 tysiąca zniczy i prawie 50 wieńców i wiązanek. Rossa jest miejscem wiecznego spoczynku matki i serca marszałka Józefa Piłsudskiego. Społeczność polska zapala też znicze na grobach spoczywających tu profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego, Joachima Lelewela, historyka i nauczyciela Adama Mickiewicza, archeologa Eustachego Tyszkiewicza, poety Władysława Syrokomli, malarza Franciszka Smuglewicza, architekta Antoniego Wiwulskiego. Wcześniej na Rossie, a także na cmentarzu bernardyńskim uprzątali groby harcerze, uczniowie polskich szkół i pracownicy polskiej placówki dyplomatycznej. Znicze zapłoną w miejscach pamięci narodowej nie tylko w Wilnie, ale również na terenie całej Wileńszczyzny. W Butrymańcach, Koniuchach, Dubinkach i Glinciszkach, w Rudominie i w Solecznikach. Wszędzie tam, gdzie są groby polskich legionistów, żołnierzy AK i cywilnych mieszkańców zamordowanych podczas okupacji niemieckiej. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann.
Niemal w całej Rosji zapłonęły znicze na mogiłach Polaków. Przedstawiciele Polonii i dyplomaci szczególnie pamiętali o ofiarach terroru stalinowskiego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Hołd pomordowanym oddano na moskiewskim cmentarzu Dońskim, gdzie znajdują się symboliczne groby działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. W podmoskiewskim Butowie, gdzie rozstrzelano ponad 1000 naszych rodaków, a także w miejscach masowych kaźni polskich oficerów w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie. Jak przypomina szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurjanow, takich polskich cmentarzy jest w Rosji wiele. Jest jeszcze kilka cmentarzy, które rzeczywiście zostały urządzone i funkcjonują jako cmentarze pamięci ofiar represji. I mam tu na myśli cmentarz w Borowiczach, gdzie pochowano internowanych AK-owców. Jeszcze jeden cmentarz niedaleko od Riazania w Skopinie. No takich łagrów było setki i przy każdym z takich łagrów był cmentarz. Większość z tych cmentarzy jest opuszczonych. Znicze zapłonęły także na mogiłach zesłańców carskich i ofiar stalinowskich wywózek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na polskie ślady można trafić też na cmentarzu Montparnasse w Paryżu. To oprócz Père Lachaise i nekropolii na Montmartre jeden z najbardziej znanych cmentarzy stolicy Francji. Tutaj wieczny odpoczynek znaleźli poeci, pisarze, ludzie należący do elit intelektualnych i artystycznych Paryża. A wśród nich można wyłuskać nazwiska Polaków, których los zagnał na Cekwanę. Tutaj spoczywa Anna Pustowójtówna, która brała udział w powstaniu styczniowym, kiedy to uczestniczyła w kilku ważnych bitwach. Później była sanitariuszką w wojnie francusko-pruskiej w czasach komuny paryskiej. Tutaj także znajduje się grób urodzonego w polsko-francuskiej rodzinie Ludwika Mierosławskiego, pisarza, poety, a także dowódcy oddziałów na Sycylii, w Badeni i w Palatynacie Reńskim, który został dyktatorem powstania styczniowego. Tutaj także spoczywają wybitny polski śpiewak operowy Jan Reszke oraz współtwórca amerykańskiej bomby atomowej, przedstawiciel legendarnej w świecie lwowskiej szkoły matematycznej Stanisław Ulam. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z kolei Polacy we Włoszech zapalili znicze przede wszystkim na cmentarzach wojennych, którymi usłany jest szlak bojowy drugiego korpusu generała Władysława Andersa. W Loreto pod Anconą, San Lazaro pod Bolonią i Casa Massima na południu Włoch msze odprawione zostaną jutro w dzień zaduszny. Znicze zapłonęły też w innych miejscach. Na najbardziej znanym cmentarzu na Monte Cassino odprawiona została już przed południem msza za zmarłych, w której udział wziął ambasador w Rzymie Tomasz Orłowski. Pochowany został tam generał Anders. Na XIX-wiecznym rzymskim cmentarzu Campo Verano pochowanych jest wielu znanych Polaków, m.in. malarz Aleksander Gierymski i rzeźbiarz Antoni Madejski, autor wawelskich nagrobków Władysława Warneńczyka i królowej Jadwigi. Na drugim stołecznym cmentarzu Prima Porta spoczywają m.in. Kazimierz Pape, ambasador przy Watykanie w czasie wojny i zaraz po niej, i jego żona Leonia z Dobrzańskich, siostra sławnego majora Hubala. Na tym właśnie cmentarzu w środę po południu modlić będzie się za wszystkich zmarłych papież Franciszek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 24 godziny w Polsce i na świecie. A już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, po których, no, obiecuję, wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Polskie Radio.
Polskie Radio 24. 8 listopada odbędą się wybory 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakie będą następstwa dla Ameryki i dla świata, jeśli wygra Hillary Clinton, a jakie, jeśli zwycięzcą będzie Donald Trump? I dlaczego właściwie Amerykanie wybierają pomiędzy dwójką kontrowersyjnych kandydatów, którzy zdystansowali innych? O tym porozmawiam z aktywnymi obserwatorami amerykańskiej sceny politycznej, laureatem Oscara, kompozytorem Janem Kaczmarkiem, publicystą Łukaszem Pawłowskim i jazzmenem Michałem Urbaniakiem. Zapraszam o 23.10. Trendy kultury, Joanna Sławińska. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Piłkarze Paris Saint-Germain i Arsenalu Londyn zapewnili sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W czwartej kolejce grupy A PSG wygrało na wyjeździe z FC Basel 2-1. Grzegorz Krychowiak grał w zespole mistrza Francji od 46 minuty. Arsenal także na wyjeździe pokonał Ludogorets Razgrad 3-2. W grupie B Beşiktaş Stambuł zremisował z Napoli 1-1. Piotr Zieliński grał w Napoli od 81 minuty. W drugim meczu tej grupy Benfica Lizbona wygrała z Dynamem Kijów 1-0. Na czele tabeli są Napoli i Benfica po 7 punktów. W grupie C Manchester City wygrał z Barceloną 3-1. W drugim meczu Borussia Mönchengladbach zremisowała z Celticiem Glasgow 1-1. W tabeli prowadzi Barcelona 9 punktów przed Manchesterem 7. W grupie D Robert Lewandowski strzelił 2 gole, a jego Bayern Monachium wygrał na wyjeździe z PSV Eindhoven 2-1. Polski napastnik pierwszy raz trafił do siatki w 34 minucie z rzutu karnego, a w 74 minucie ustalił wynik spotkania. W drugim meczu tej grupy Atletico Madryt wygrało 2-1 z FK Rostów. W tabeli prowadzi Atletico 12 punktów, przed Bayernem 9 punktów i oba zespoły również zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Piłkarze Legii Warszawa zagrają dziś wieczorem z Realem Madryt w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Dla trenera królewskich Zinedina Zidana będzie to szczególne spotkanie. Spotkaniu z Legią czeka mnie mały jubileusz. To będzie setny mecz, w którym poprowadzę Real, ale w grze królewskich poprawić można dosłownie wszystko. Oczywiście jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie jestem i co robię. Mam nadzieję, że w przyszłości czekają mnie kolejne jubileusze na stanowisku trenera Realu. Mecz Legia Warszawa-Real Madryt rozpocznie się o 20.45, a w drugim spotkaniu grupy F Borussia Dortmund zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Borussia i Real mają po 7 punktów, Sporting 3, a Legia 0. Polskie tenisistki stołowe pokonały reprezentację Hiszpanii 3-1 w drugim meczu eliminacji drużynowych Mistrzostw Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Luksemburgu. Spisali się też polscy tenisiści, którzy wygrali na wyjeździe z Belgią 3-0. Siatkarki Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza wygrały na wyjeździe z Maccabi Haifa 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzeń. Rewanż w Dąbrowie zostanie rozegrany w najbliższą sobotę. Jeśli Tauron awansuje w trzeciej rundzie kwalifikacji, zagra najprawdopodobniej z czeskim Agelem Prostajow. Stelmet Zielona Góra przegrał w Belgradzie z Partizanem 56-58 w meczu trzeciej kolejki grupy E koszykarskiej Ligi Mistrzów. To druga porażka mistrzów Polski w rozgrywkach. Partizan odniósł drugie zwycięstwo. W drugim wtorkowym spotkaniu tej grupy AEK Ateny uległo Beşiktaşowi Stambuł 78-88. Beşiktaş prowadzi w tabeli z bilansem 3-0 i w następnej kolejce w środę 9 listopada podejmie Stelmet. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niecałe 27 minut pozostało do godziny pierwszej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Za obecnego pontyfikatu nie będzie kobiet księży, mówił o tym papież Franciszek podczas tradycyjnej konferencji prasowej na pokładzie samolotu, którym wracał z Malmy do Rzymu. Papież przebywał niecałe 2 dni w Szwecji, gdzie uczestniczył w inauguracji obchodów 500-lecia reformacji. Z Rzymu Marek Lenert. Papież był tam na zaproszenie Światowej Federacji Luterańskiej, ale nie podsumował tego aspektu swojej podróży. Zapytano go natomiast, co sądzi o tym, że na czele kościoła Szwecji stoi kobieta i czy można spodziewać się, że w kościele katolickim kobiety będą kiedyś kapłanami. Franciszek przypomniał, że w sprawie święceń kobiet
Ostatnie słowo powiedział Jan Paweł II i to słowo pozostaje. Papież odwołał się do listu apostolskiego Ordinatio Sacerdotalis Jana Pawła II o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom z maja 1994 roku. Dużo miejsca w rozmowie z dziennikarzami Franciszek poświęcił problemom migracji. Zauważył, że to nieludzkie zamykać drzwi, nieludzkie zamykać serca, ale na dłuższą metę płaci się za to polityczną cenę. Płaci się również, dodał, za pomyłkę w rachubach i za przyjęcie większej liczby niż jest się w stanie zintegrować. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Donald Trump nadrabia w sondażach straty do Hillary Clinton. Kandydat republikanów prowadzi bardzo intensywną kampanię i ostro krytykuje swoją rywalkę. Była sekretarz stanu nadal w defensywie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jeszcze tydzień temu sondaż preferencji wyborczych dziennika Washington Post i telewizji ABC pokazywał 12% przewagę Hillary Clinton. Dziś w tym samym badaniu to Donald Trump jest na prowadzeniu i wyprzedza kandydatkę demokratów o 1%. I choć w większości innych sondaży była sekretarz stanu nadal jest na czele, to jej przewaga wyraźnie topnieje. 10 dni temu wyprzedzała Donalda Trumpa średnio o 7 punktów procentowych, obecnie zaledwie o 2 punkty. Sztab Hillary Clinton znalazł się w defensywie po ujawnieniu przez FBI informacji o odnalezieniu nowych e-maili z serwera byłej sekretarz stanu. Otwiera to możliwość postawienia kandydatce demokratów zarzutów kryminalnych. I nawet jeśli scenariusz taki jest mało prawdopodobny, potencjalne ryzyko chaosu politycznego i prawnego zniechęca część wyborców do popierania Hillary Clinton. Demokraci starają się zmienić temat kampanii na debatę o charakterze Donalda Trumpa, jego stosunku do kobiet czy rzekomych powiązaniach z Rosją. Na razie próby te są jednak mało skuteczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii ustalono nowy poziom tzw. płacy godziwej. To 8 funtów i 45 pensów za godzinę. A w Londynie nawet więcej, bo 9 funtów i 75 pensów. To sporo więcej niż ustawowe wynagrodzenie minimalne, które od nowego roku finansowego, czyli od kwietnia, wzrośnie do 7 funtów i 20 pensów. Z Londynu Grzegorz Drymer. W zeszłym roku brytyjski rząd zapowiedział wieloletni program podwyżek płacy minimalnej, co wywołało obawy, że spadnie liczba firm oferujących dobrowolnie wyższą płacę godziwą. Stało się jednak inaczej. Ich rejestr wzrósł w dwójnasób, do prawie 3000. Wśród największych są IKEA, banki Lloyds, ITSB, firma energetyczna EDF, Biblioteka Brytyjska, ubezpieczyciele Aviva i RSA, kluby piłkarskie Chelsea i Everton oraz sieć kin Curzon. W sumie zatrudniają one 120 tysięcy osób. Płaca godziwa to pomysł organizacji dobroczynnej Living Wage Foundation. Jej prezes Gavin Kelly powiedział, że dla wielu pracodawców pracownicy przestają być łatwo wymienialnym narzędziem, a stają się elementem majątku trwałego firmy, w który trzeba inwestować. Jest jednak i inna duża grupa pracodawców, która uważa, że utrzymanie płacy minimalnej i płacy godziwej będzie się kłócić z interesem gospodarczym Wielkiej Brytanii w sytuacji Brexitu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 8 miesięcy więzienia. Taki wyrok usłyszało dwóch polskich imigrantów, którzy kilka miesięcy temu wtargnęli do londyńskiego meczetu i obrzucili modlących się bekonem. Muzułmanie uznają świnie za zwierzęta nieczyste. Sędzia uznał taki czyn za przestępstwo na tle nienawiści rasowo-religijnej. Na rozprawie był Adam Dąbrowski. Dumą naszego kraju są tolerancja i gościnność dla różnych nacji i wyznań, od Polaków przez muzułmanów po Żydów, powiedział sędzia Peter Clark. Podkreślił, że sądy muszą sprzeciwiać się każdemu aktowi zaogniającemu relacje między społecznościami składającymi się na brytyjskie społeczeństwo. Wymienił w tym kontekście niedawne akty nienawiści wobec obywateli polskich żyjących na wyspach. To dlatego, mimo że wcześniej mężczyźni byli niekarani, sędzia zdecydował się nie stosować zawieszenia wyroku. Polacy uczestniczyli w imprezie plenerowej, pili przez cały dzień, obaj przekonywali, że nie pamiętają samego wtargnięcia do świątyni. Według relacji przedstawionej w sądzie, jeden z nich wykrzyczał do modlących się smacznego, a potem obrzucił ich niecenzuralną obelgą. A obecna na sali rodzina jednego ze skazanych mówiła mi, to był moment szaleństwa. Obaj żałują tego, co zrobili, przyznali się od razu, co wpłynęło na obniżenie wyroku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pomóż żyć to nazwa trwającej w Hiszpanii akcji, w której młodzi opiekują się osobami starszymi i samotnymi. Akcja objęła niemal cały kraj. Jej pomysłodawcą jest organizacja pozarządowa Solidarni dla Rozwoju. Marta, studentka trzeciego roku biologii, 3 razy w tygodniu je kolację z 80-letnią Marią. Lubi to. Twierdzi, że mają o czym rozmawiać.
Marlon przyjechał do Madrytu, żeby studiować inżynierię. Nie stać go było na wynajem mieszkania. Od prawie roku mieszka u 87-letniej Rosy. Nie płaci za pokój, ale przygotowuje śniadania i kolacje, robi zakupy i dba o kwiaty. Dla mnie ona jest jak matka. Dobrze nam się razem mieszka. Zaprzyjaźniliśmy się, wzajemnie sobie pomagamy. Mimo różnicy wieku mamy wspólne zainteresowania, mówił Marlon Suarez. Dzięki akcji Pomóż Żyć ponad 1000 rencistów i emerytów nie odczuwa samotności. Jednak organizatorzy akcji przypominają, że w Hiszpanii bez opieki mieszka ponad 1 000 000 osób mających ponad 75 lat. Pragniemy, aby wszyscy oni nie czuli się samotni. Taki postawiliśmy sobie cel. Czytamy na stronie internetowej organizacji Solidarni dla Rozwoju. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W irackim Mosulu pod kontrolą dżihadystów jest uwięzionych około 600 tysięcy dzieci. Organizacja pomocy humanitarnej Save the Children wzywa do utworzenia korytarzy, którymi mogłyby one bezpiecznie wydostać się z oblężonego miasta. W Mosulu przebywa w sumie około 1,5 miliona cywilów. Od ponad 2 tygodni trwa tam ofensywa irackiej armii, a jej celem jest odbicie miasta z rąk tzw. państwa islamskiego. Siły rządowe weszły na przedmieścia Mosulu. Elitarne jednostki antyterrorystów odbiły z rąk dżihadystów budynek państwowej telewizji na obrzeżach miasta. Premier Iraku Haider al-Abadi poinformował, że w Mosulu broni się od 3 do 5 tysięcy fanatyków z tzw. państwa islamskiego, a stawiają oni zacięty opór siłom rządowym. Są też doniesienia, że wykorzystują cywilów jako żywe tarcze. W ofensywie irackiej armii bierze udział około 50 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, kurdyjscy bojownicy i grupy bojowe arabskich sunnitów i szyitów. Mosul, opanowany przez dżihadystów w czerwcu 2014 roku, jest ostatnim dużym miastem Iraku, kontrolowanym przez samozwańcze państwa. Turecki dziennik opozycyjny Cumhuriyet zamieścił na pierwszej stronie tytuł Nie poddamy się. Zapowiedział też, że do końca będzie walczył o demokrację i wolność w Turcji. To reakcja gazety na poniedziałkowe aresztowanie pełniącego obowiązki redaktora naczelnego i około 10 dziennikarzy i pracowników. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Przez całą noc przed siedzibą gazety w Stambule kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko aresztowaniu dziennikarzy. Niektórzy, okryci kocami, spali na ławkach w otoczeniu policyjnych patroli. Unia Europejska i USA potępiły działania przeciwko gazecie, która jako jedna z niewielu już krajowych mediów krytykuje działania prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana, oskarżając go o zbrodnie przeciwko kurdyjskim bojownikom oraz zwolennikom Fethullaha Gülen'a, muzułmańskiego duchownego, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Ankara to on stoi za próbą zamachu stanu w Turcji z 15 lipca. Sam kaznodzieja zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w nieudanym puczu. Turecka agencja informacyjna Anadolu podała, że prowadzone jest śledztwo w sprawie zamieszczania w Cumhuriyet tekstów służących zwolennikom Gülen'a, które powodują w Turcji chaos i anarchię. Pracownicy gazety twierdzą, że turecki rząd czyni kroki w stronę zamknięcia dziennika i deklarują, że nawet bez siedziby będą kontynuować walkę. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Gazeta Cumhuriyet została założona w 1924 roku, czyli 6 miesięcy po powstaniu Republiki Tureckiej. Chińscy eksperci zamierzają za miesiąc wystrzelić nowoczesnego satelitę, który ma pomóc w obserwacji Ziemi. Model tego urządzenia od dziś będzie pokazywany na specjalnej wystawie w mieście Zhuhai na południu Chin. To będzie pierwszy komercyjny chiński satelita wyposażony w urządzenia do tzw. teledetekcji. Li Zhongbao, wicedyrektor Państwowej Korporacji Nauk i Technologii Aeronautycznych, mówi, że urządzenie pomoże przemysłowi kosmicznemu i gospodarce. Przyczyni się w dużym stopniu do lepszej obserwacji lądu i zasobów morskich. Satelita ma stać się częścią największego systemu teledetekcji, czyli prowadzenia badań na odległość przy użyciu specjalistycznych czujników. Będą one odbierać mikrofale, a także światło widzialne. Będzie widać szczegóły mniejsze niż metr. Złożony z kilkudziesięciu satelitów, system ma być gotowy za 6 lat. Zdaniem obserwatorów, rząd w Pekinie prowadzi bardzo ambitny plan podboju kosmosu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prezydent François Hollande proponuje, by zabytki Iraku i Syrii narażone na wojenne zniszczenia przechować na terenie Francji. Jak powiedział, mogłyby one trafić do zbiorów muzeum w Luwrze w
wytwarzanym właśnie oddziale w Lens. Tam zabytki byłyby poddane konserwacji i odpowiednio chronione. Hollande zapowiedział, że przedstawi te propozycje w grudniu na konferencji w Abu Dhabi poświęconej zagrożeniom dla dziedzictwa kultury. Główną rolą placówki w Lens będzie przechowanie tej części kolekcji Muzeum Louvre, która nie jest wystawiana w Paryżu. Może też odegrać inną rolę w związku z tragicznymi wydarzeniami na świecie. Tam, gdzie dzieła sztuki są zagrożone przez działania terrorystów, barbarzyńców, którzy je niszczą, mówił prezydent Francji. Fanatycy z tak zwanego państwa islamskiego na podbitych terytoriach Iraku i Syrii niszczą bezcenne dzieła sztuki antycznej, między innymi starożytne miasto Palmirę. Podczas konferencji w Abu Dhabi ma zostać zebrana kwota 100 milionów dolarów na ratowanie zagrożonych zabytków. Louvre, najliczniej odwiedzane muzeum na świecie, ma bogatą kolekcję malowideł, rzeźb, egipskich sarkofagów i innych dzieł sztuki, z których tylko część jest wystawiana dla zwiedzających. Pozostałe eksponaty leżą w piwnicach placówki. Mają one trafić do oddziału Muzeum w Lens. Budowa placówki, w której będą prowadzone także prace konserwatorskie, rozpoczęła się przed 3 laty. Słowacy od dziś do czerwca zamykają szlaki w Tatrach. Turyści nie mogą poruszać się powyżej schronisk. Władze TANAP, czyli słowackiego odpowiednika Tatrzańskiego Parku Narodowego, tłumaczą to względami bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody. Za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe. Działania Słowaków są mocno dyskusyjne i prowadzą często do odwrotnych od zamierzonych sytuacji, mówi Bartek Dobroch, przewodnik tatrzański. To, że te przepisy są niejednolite po polskiej i po słowackiej stronie, jest wręcz szkodliwe. Turyście, który spadł na słowacką stronę, helikopter słowacki spotkał się z sytuacją, że ten turysta zaczął uciekać przed tym ratowniczym helikopterem, kryć się przed ratownikami. No, strach przed odpowiedzialnością w tym wypadku powoduje, że ludzie są skłonni do tak absurdalnych działań. Po stronie polskiej od grudnia zamykane są tylko 4 szlaki. Pozostałe, również te prowadzące wzdłuż granicy Polski i Słowacji, są dla turystów dostępne. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. 38 osób zginęło, a 471 zostało rannych w ponad 380 wypadkach, do których doszło od piątku. Komenda Główna Policji uaktualnia statystyki i przestrzega kierowców. Zaczęła się fala powrotów z cmentarzy, a pogoda niestety nie sprzyja zmotoryzowanym. W wielu miastach na drogach wyjazdowych tworzą się gigantyczne korki. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji apeluje więc o rozwagę. Do 2 listopada zawsze ta nasza akcja Znicz trwa, bo te powroty będą jeszcze jutro. Tradycyjnie apelujemy o to, by wyjechać wcześniej, nie sugerować się bezwzględnie nawigacją. Tak jak mówiłem, to, że nawigacja mówi nam, że dojedziemy w 3 godziny, wcale nie oznacza, że tak musi być, bo będą niespodziewane sytuacje na drodze. Więc jeżeli a. będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, b. obdarzymy się nawzajem życzliwością, z całą pewnością cali i zdrowi dotrzemy do celu naszej podróży. I choć akcja Znicz 2016 trwa do jutra, Dawid Marciniak przekonuje, że to dziś najwięcej osób wraca do swoich domów. Tym bardziej, jak zauważa, na drogach potrzebna jest wyrozumiałość i życzliwość dla innych. Teraz jadę tym pasem, który wpuszcza innych na zasadzie suwaka, bo tam zostało zwężenie, bo jest wyznaczony parking, ale nie mam gwarancji, że kilometr dalej to ja będę na tym pasie, który będzie próbował się włączyć do ruchu. Więc jeżeli tak sobie to ustawimy, taką życzliwość i wyrozumiałość dla siebie i dla innych kierowców, będzie nam dużo lżej. I nawet jeżeli będziemy stali w tym korku, a będziemy stali, to zupełnie inaczej będziemy go przeżywali. Na pobłażliwość nie mają jednak co liczyć kierowcy pod wpływem alkoholu. Od piątku policjanci zatrzymali 1119 nietrzeźwych kierujących. Mandatami policja będzie też karać pieszych, którzy poruszają się bez odblasku w terenie niezabudowanym. A ci, którzy jeżdżą brawurowo, powinni pamiętać, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w terenie zabudowanym traci się prawo jazdy. Od piątku tysiące policyjnych patroli kontrolowało stan techniczny samochodów oraz trzeźwość kierowców. Tak jest między innymi w Krakowie. Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Kraków. Proszę, że pokaż sobie ustnik, zbadamy trzeźwość, dobrze? Aha, mam dwóch już, tak? Patrz, dobrze. Potem jeszcze. Pani wynik 0-0, jest pani trzeźwa. W drodze na cmentarz jest ciężko. Bardzo trudno, są straszne korki, zwłaszcza tutaj w obrębie cmentarzy. No trzeba się zbroić w cierpliwość. Jeszcze troszkę mocniej, bo nic nie skakuje, super. I mamy 0, do widzenia. Bardzo dobrze, oczywiście. Można sprawdzić, czy kierowcy jeżdżą trzeźwi, bo przecież z wariatami mamy dużo do czynienia. Przypomnijmy, według policyjnych statystyk od początku świątecznego weekendu na naszych drogach doszło do przeszło 380 wypadków, w których zginęło 38 osób.
a 471 zostało rannych. Są pierwsze zarzuty za zadymy na gdyńskim stadionie podczas piłkarskich derbów Trójmiasta. Usłyszało je trzech młodych mieszkańców Gdańska, a chodzi o niedzielny mecz ekstraklasy pomiędzy Arką Gdynia a Lechią Gdańsk. Dwaj mieszkańcy Gdańska usłyszeli zarzuty rzucania niebezpiecznymi przedmiotami, a jeden znieważenia policjantów. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. Po przesłuchaniu cała trójka została zwolniona, powiedział mi komisarz Michał Rusak z gdyńskiej komendy miejskiej. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego kibice obu drużyn rzucali się odpalonymi racami i powyrywanymi z trybun krzesełkami. Na szczęście nikt nie został ranny. Sytuację udało się opanować dopiero po wkroczeniu na stadion uzbrojonych policjantów. Właściciel obiektu wycenił straty na 50 000 zł. Zniszczonych zostało ponad 500 krzesełek oraz ściana za trybunami, na której wymalowano flagę Lechii Gdańsk i napis Trójmiasto jest nasze. Policja zapowiada kolejne zatrzymania w tej sprawie. Ustala, kto wniósł i odpalił racę na stadionie oraz kto zdemolował krzesełka. Cały czas analizowany jest monitoring stadionowy, który dokładnie zarejestrował burdy na trybunach. Mówił Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Polskie Radio 24. A my wracamy do tematu dzisiejszych uroczystości. Prawosławni czczą pamięć zmarłych kilka razy w roku. Groby bliskich są szczególnie odwiedzane w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy, mówi Natalia Chładyk ze Stowarzyszenia Zjednoczenie Łemków. W pierwszym tygodniu świąt wielkanocnych idzie się całą procesją, wszyscy parafianie z księdzem na czele na cmentarz i tam niejako obwieszczamy, że Chrystus zmartwychwstał, wtedy też ksiądz święci te groby. Później też zmarłych wspomina się często przed Bożym Narodzeniem. Mimo że 1 listopada nie jest dniem świątecznym w Kościele Wschodnim, Łemkowie coraz częściej odwiedzają również w tym dniu cmentarze, dodaje Natalia Chładyk. Prawosławni dbają o te groby, czyli zanoszą znicze, kwiaty i tak dalej, modlą się. Coraz częściej też są w cerkwiach wieczorami takie nabożeństwa w intencji zmarłych, ale to jest jakby przyjęte niedawno, to nie jest tradycja przekazywana nam z dziada, pradziada. A w kościele rzymskokatolickim, przypomnijmy, przypada dziś uroczystość Wszystkich Świętych. To czas refleksji nad sensem ziemskiego przemijania. Międzywyznaniowa modlitwa na cmentarzu nieistniejących cmentarzy odbyła się dziś w Gdańsku już po raz 15. Przedstawiciele 11 związków wyznaniowych modlili się za tych, którzy dawniej żyli i spoczęli na gdańskich cmentarzach, które już nie istnieją. O znaczeniu tej modlitwy mówili prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i proboszcz prawosławnej parafii świętego Mikołaja w Gdańsku Dariusz Jóźwik. Jeszcze molim Cię o pokojenie duszą, co przygrabowuje. We współczesnym świecie niezwykle ważna jest otwartość, dialog, umiejętność życia w różnorodności. Nie bania się, dlatego ta modlitwa za gdańszczan, za te 40 pokoleń wśród przedstawicieli judaizmu, religii muzułmańskiej, katolickiej, różnych chrześcijańskich religii jest niezwykle ważna, bo to jest taka nasza demonstracja otwartości i właśnie ciągłego dialogu. Którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze i ochroń ich od każdego. Proszę zauważyć, że na różnych cmentarzach leżą też wyznawcy Kościoła Wschodniego. To jest to, co łączy. Śmierć każdego dosięgnie, a my modlimy się, aby Bóg przyjął dusze tych, którzy zostali w Panu, w miejscu szczęśliwości i radości. Po uroczystości zebrani przeszli pod pomnik ofiar tyfusu, znajdujący się na terenie parku Grodzisko i zapalili tam znicze pamięci. Wszystkich Świętych to dobra okazja, by odwiedzić tatarski cmentarz w Studziance w powiecie bialskim. Jest to wyjątkowa nekropolia w kraju, a nawet w Europie. To jeden z 6 zachowanych, tak zwanych mizarów, mówi Łukasz Wenda ze Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka. On jest nieczynny od czasu II wojny światowej, ale coraz częściej dużo ludzi go odwiedza. Wśród pochowanych Tatarów spoczywa generał Józef Bielak. Jest to bardzo znana postać wśród Tatarów, szczególnie w XVIII wieku. Był jednym z 2 tatarskich generałów w Wojsku Polskim Rzeczpospolitej obojga narodów. On zginął w 1794 roku. Ten nagrobek jest w centralnej części cmentarza tatarskiego w Studziance. Obecnie cmentarz tatarski w Studziance przechodzi inwentaryzację. Przeprowadza ją Fundacja Dziedzictwa Kulturowego z Warszawy. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka szacuje się, że na cmentarzu może znajdować się ponad 250 nagrobków. Znicze płoną także w Muzeum Auschwitz.
Lampiony można zobaczyć m.in. przed Ścianą Śmierci, na dziedzińcu bloku 11 i na rampie kolejowej w Birkenau. Oprócz turystów 1 listopada miejsce pamięci odwiedzają osoby, które w Auschwitz straciły swoich bliskich. Dla nich wizyta w tym dniu, w tym miejscu to obowiązek. Dziadek zginął podczas II wojny światowej. I zawsze co roku 1 listopada tutaj? Staramy się. Pamięć trzeba uczcić, a poza tym no, to jest właściwie jeden wielki grób. Co rok zawsze przychodzimy tutaj zapalić znicza. Ten dzień tutaj jest inny? Wie pan co, chyba tutaj codziennie jest tak samo. Człowiek jak sobie przypomni, co tu się działo. Właściwie codziennie powinniśmy tutaj przyjeżdżać i jakąś tam ofiarę składać i modlić się za tych biednych ludzi. Z odwiedzającymi dziś Muzeum Auschwitz rozmawiał Marek Mendela z Radia Kraków. W byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau w czasie II wojny światowej zginęło ponad 1 000 000 osób, co najmniej 20 narodowości. Wśród ofiar są też święci Kościoła katolickiego, ojciec Maksymilian Maria Kolbe i Teresa Benedykta od Krzyża. Znicze zapłonęły przed pomnikiem walki i męczeństwa na terenie innego byłego obozu zagłady na Majdanku. Oddajemy hołd tym, którzy stracili tu życie, mówią lublinianie. Pomodliliśmy się za duszę świętej pamięci wszystkich, którzy zginęli na Majdanku, oboje śmierci Oświęcim, Brzezinka, Bełżec, Sobibór, Dachau, innych obozach koncentracyjnych. Trzeba pamiętać, może kiedyś ktoś i o nas popamięta, bo to nie wiadomo jak to, co może być jeszcze. Historii my nie wybieramy, ktoś już wybrał za nas i napisał to. My tylko możemy uszanować to wszystko, co jest teraz, w tej chwili. Modlić się, no bo co więcej, znicz zapalić. Znicze i kwiaty były składane także przed barakami na terenie obozu. Przypomnijmy, przez Majdanek przeszło około 150 tysięcy osób. Ostatnie badania Tomasza Kranca wskazują, że ofiar było 78 tysięcy, z czego 59 tysięcy stanowili Żydzi. Na wielu cmentarzach jest symboliczny grób upamiętniający bezimiennych żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. 1 listopada harcerze pełnią przy nich warty. Zdaniem podharcmistrz Patrycji Nowak ze 119. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej Pomarańczarnia to ważne wydarzenie w harcerskim kalendarzu. Jest to święto szczególne. Harcerze wszyscy generalnie pełnią warty przy grobach nieznanego żołnierza, obojętnie w którym miejscu one by się nie znajdowały. Wtedy oczywiście odpowiednio są umundurowani, czyli pełne umundurowanie, z pełną powagą i poszanowaniem świętują, jeżeli można powiedzieć, ten dzień święta zmarłych. 1 listopada wierni chętnie zapalają znicze na grobach nieznanego żołnierza. Bardzo dużo jest osób, które przychodzą pod groby nieznanego żołnierza, bezwzględnie na to, czy ktoś tam z ich bliskich leży, czy też nie. Po prostu przychodzą i ten jeden znicz zawsze jest zapalony. Pierwsze groby nieznanego żołnierza powstały 11 listopada 1920 roku w Wielkiej Brytanii i we Francji. Później groby zaczęły powstawać także w innych krajach. Od dziś przez 8 dni otwarte są podziemia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu. To jedyna okazja w roku do zwiedzenia tego miejsca. Więcej Grażyna Ślęzak-Wójcik. Od pierwszej połowy XIX wieku chowani są tam biskupi ordynariusze, niektórzy biskupi pomocniczy oraz zasłużeni księża pracujący w diecezji sandomierskiej, poinformował ksiądz Tomasz Lis, rzecznik kurii diecezjalnej w Sandomierzu. W kaplicy urządzonej w podziemiach znajduje się ołtarz, a za nim portrety hierarchów, m.in. sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego, biskupa Jana Kalantego Lorka. Warto dodać, że najstarszy pochówek z biskupów to pochówek i grobowiec biskupa Adama Prospera Burzyńskiego. W podziemiach znajduje się także grób jezuity Bazylego Korbuta, który zmarł w opinii świętości w 1772 roku. Historia nekropolii katedralnej jest jednak znacznie starsza i sięga XIII wieku, kiedy to Sandomierz i jego mieszkańcy byli nękani przez Tatarów, dodał ksiądz Tomasz Lis. To właśnie w tych okolicach zostali pochowani męczennicy sandomierscy, czyli duchowni i mieszkańcy Sandomierza, którzy zostali wymordowani przez Tatarów. Później właśnie w podziemiach Bazyliki chowano również parafian, wielkich sandomierzan. Otwarcie krypt jest związane z oktawą wszystkich świętych. Do 8 listopada można je zwiedzać w godzinach od 9 do 17.30. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik, Radio Kielce. 24 godziny w Polsce i na świecie. Dziękuję za uwagę.
Życzę spokojnej nocy. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Polskie Radio 24. Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20.30. Zapraszamy. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W trakcie 42. kwesty na rzecz ratowania zabytków na warszawskich Starych Powązkach zebrano 170 tysięcy złotych. To trochę mniej niż w latach poprzednich, ale organizatorzy zaznaczają, że w tym roku nie sprzyjała im pogoda. W tym roku podczas trwającej 3 dni kweście na rzecz Starych Powązek brało udział około 250 osób ze świata kultury, nauki i życia społecznego, w tym m.in. Kazimierz Kaczor, Artur Barciś, Michał Żebrowski, Andrzej Rzepliński, Teresa Lipowska, Emilia Krakowska, Olgier Łukaszewicz i Daniel Olbrychski. Kwestowała także prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Obecni byli artyści z zespołu Mazowsze. Zebrane w tym roku środki będą przeznaczone na odnowienie kolejnych powązkowskich zabytków. W Łodzi w czasie trwającej 4 dni kwesty na ratowanie zabytków tamtejszego starego cmentarza zebrano prawie 84 tysiące złotych. Pieniądze pozwolą na renowację kilku nagrobków. 38 osób zginęło, a 471 zostało rannych w ponad 380 wypadkach, do których doszło od piątku. Trwa fala powrotów z cmentarza, pogoda nie sprzyja zmotoryzowanym. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji apeluje więc o rozwagę. Do 2 listopada zawsze ta nasza akcja Znicz trwa, bo te powroty będą jeszcze. Tradycyjnie apelujemy o to, by wyjechać wcześniej, nie sugerować się bezwzględnie nawigacją. Tak jak mówiłem, to, że nawigacja mówi nam, że dojedziemy w 3 godziny, wcale nie oznacza, że tak musi być, bo będą niespodziewane sytuacje na drodze. Więc jeżeli a. będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, b. obdarzymy się nawzajem życzliwością, z całą pewnością cali i zdrowi dotrzemy do celu naszej podróży. Od piątku funkcjonariusze zatrzymali ponad 1100 nietrzeźwych kierujących mandatami. Policja karze też pieszych poruszających się bez odblasków na terenie niezabudowanym. Wirus, który zaatakował szpitalne systemy informatyczne, uniemożliwił działalność 3 szpitali w północno-wschodniej Anglii. Zmusił je do odwołania wszystkich zaplanowanych operacji, wizyt pacjentów i procedur diagnostycznych. Najciężej chorych oraz ciężarne kobiety, których ciąża była zagrożona, przewieziono do innych szpitali. Nie jest jasne, czy był to atak hakerów. Brytyjska telewizja BBC wykryła proceder fałszowania biletów kolejowych sprzedawanych po znacznie niższych cenach w internecie. Reporterzy sprawdzili ich skuteczność, nie wzbudzając podejrzeń kontrolerów, mimo że nie przepuszczały ich automatyczne bramki biletowe na stacjach. Z Londynu więcej na ten temat Grzegorz Drymer. Bilety do złudzenia przypominają te, które drukują kasy i automaty na stacjach. Fakt, że nie działały ich paski z kodem magnetycznym, nie wzbudzał zdziwienia personelu, bo bardzo często uszkadza je sygnał telefonów komórkowych. Reporterzy BBC wchodzili i wychodzili z peronów, wpuszczani bocznym wejściem. To bardzo przekonywująca podróbka. Nawet kolejarzom bardzo trudno na pierwszy rzut oka stwierdzić, że coś się tu nie zgadza. Powiedział James Abbott, redaktor naczelny czasopisma Modern Railway. Bilety sezonowe na dojazdy do pracy kosztują nie raz setki funtów miesięcznie, ale podróbki można nabyć tanio w tak zwanej ciemnej sieci internetowej, poza powszechnie używanymi wyszukiwarkami. Płaci się elektronicznymi monetami bitcoins. Telewizja BBC zdobyła wyjaśnienie motywów fałszerzy. Prezentują się oni w roli kolejowego Robin Hooda, odbierającego prywatnym przewoźnikom ogromne, nieuzasadnione zyski. Kiedyś wszyscy doczekamy tanich kolei, ale do tego czasu tę usługę będziemy oferować my. Cytuję BBC kolejowych fałszerzy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.
Jeden z największych teleskopów świata może zostać zbudowany w Europie na Wyspach Kanaryjskich. Poinformowali o tym szefowi projektu. Wcześniejszą lokalizacją były Hawaje, ale tamtejszy Sąd Najwyższy na razie blokuje projekt. O szczegółach nasz korespondent naukowy Rafał Motriuk. Chodzi o teleskop TMT, którego lustro miałoby średnicę 30 metrów. Konstruują go Amerykanie i Kanadyjczycy. Finansowo pomagają Chiny i Japonia. Teleskop miał powstać na hawajskiej wyspie Big Island, ale tamtejszy Sąd Najwyższy stwierdził, że zezwolenie na budowę zostało wydane bez niezbędnych konsultacji z mieszkańcami i proces zablokowano. Teraz szef rady nadzorującej budowę, Henry Yang, oświadczył, że najlepszą alternatywą byłaby hiszpańska wyspa La Palma. Ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto, ale zgodnie z planem urządzenie ma być gotowe za 6 lat. Teleskop TMT ma dostarczyć odpowiedzi na pytania dotyczące powstawania gwiazd i planet, ewolucji galaktyk i historii całego wszechświata. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, od północnego zachodu stopniowo zanikające. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura od plus 3 do plus 7 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, ale na wybrzeżu i w górach będzie wiać mocniej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej posłuchamy teraz reportażu o wołyńskich cmentarzach. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Dzień Wszystkich Świętych to czas zatrzymania i zadumy nad przemijaniem. Dzień, w którym w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich zmarłych, odwiedzamy ich groby. Jest to również okazja do wspomnienia tych zmarłych, którzy pozostawili po sobie szczególny ślad w historii i kulturze naszego narodu. Poza grobami krewnych i znajomych, nasze drogi i myśli prowadzą w ten wyjątkowy dzień także do miejsc pochówku osób zasłużonych dla Polski, do naszych polskich nekropolii. Wołyń to jedno z miejsc, z którym Polacy byli związani przez kilka wieków. Choć obecność polskiej ludności tam zakończyła się w sposób tragiczny, ciągle bardzo ważna, choć trudna jest troska o dziedzictwo, które pozostawili na ziemiach wołyńskich nasi przodkowie. Potrzebę przywracania pamięci o dziedzictwie Polaków na Wołyniu podkreśla Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Wołyń to jest miejsce, które Polakom kojarzy się jednoznacznie. No jest to zrozumiałe, tam dokonano straszliwej zbrodni. Jednak Wołyń to nie tylko historia tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej, ale także kilka wieków polskiej obecności na tych terenach. Ale zwiedzanie Wołynia jest często dla Polaków bardzo trudne. Ja osobiście zawsze jestem mocno przejęty, kiedy odwiedzam wołyńskie cmentarze i widzę pojedyncze mogiły, które są właściwie ostatnimi świadkami tej polskiej obecności na Wołyniu. To jest dosyć porażający widok. W zeszłym roku dołączyliśmy do działań Fundacji Niepodległości, która od szeregu lat organizuje porządkowanie cmentarzy na terenie Wołynia. Tych cmentarzy ma pod opieką kilkadziesiąt. No i rok w rok te cmentarze są odkrzaczane, wycinane są tam samosiejki, tak żeby pamiętać o tym, że jednak te tereny to nie tylko tragiczne wydarzenie II wojny światowej, ale również to, co przez wieki tam miało miejsce, czyli po prostu współistnienie różnych kultur i polska obecność. No, w przypadku Wołynia oczywiście jest to teraz temat bardzo popularny i znany, natomiast mam nadzieję, że z tego zainteresowania sprawami historycznymi również zrodzi się taka potrzeba społeczna, żeby jednak włączyć się w takie prace, ponieważ nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć czy pamiętać, ale również, żeby swoim czynem pokazywać, że ta pamięć ma taki materialny wymiar, taki jak właśnie porządkowanie cmentarza. Jeśli chodzi o społeczeństwo czy władze województwa wołyńskiego, to tutaj jestem bardzo, bardzo zbudowany. Większość prac konserwatorskich, które jest prowadzona na terenie Ukrainy, była finansowana właściwie 100% ze środków polskich. Rada Obwodowa województwa wołyńskiego jest pierwszą tego stopnia instytucją ukraińską, która po prostu przekazała środki finansowe na dokumentację konserwatorską. To była kwota 150 tysięcy hrywn, to jest 30 tysięcy złotych, więc kwota, która być może nie robi wrażenia, ale warunki państwa ukraińskiego to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Pierwsza kółka wiosny nie czyni, no niemniej jednak wydaje się, że to pokazuje, jak jest to stosunek społeczeństwa i władz wołyńskich do tematu wspólnego dziedzictwa. Trudno sobie wyobrazić, żeby dzisiaj ktoś był zainteresowany w tym, żeby niezwykłej klasy czy wartości zabytki niszczały. Te trudne czasy II wojny światowej są już za nami i myślę, że dzisiaj możemy właśnie w oparciu o ten fundament przeszłości budować bardzo dobrą przyszłość. To staramy się robić. 22 lipca 2016 roku Sejm Rzeczpospolitej w trybie uchwały ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego
przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Sejm oddał w niej hołd Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945. Mówił Wojciech Raszczyński. 8 minut po godzinie pierwszej, teraz w Polskim Radiu 24, Błażej Prośniewski i jego goście. Polskie Radio. Powtórka programu. Pani Anna Lisiecka, reportażystka, dziennikarka programu Drugiego Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także pan Maciej Marchewicz, dyrektor wydawniczy wydawnictw Fronda i Zona Zero. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Czy myślą państwo, że dziś na Wołyniu płoną znicze? Na pewno płoną znicze na Wołyniu i płonie bardzo wiele zniczy, jak w całej Polsce, ale za Wołyń bardzo wiele zniczy nad Odrą i Nysą Łużycką. Znicze na Wołyniu płoną, ale też płoną tutaj bardzo mocno serca tych, którzy nawet nie wiedzą, gdzie te znicze zapalić na Wołyniu, i cały czas o pamięć, jeśli chodzi o ich bliskich, bardzo mocno walczą. Czy to możliwe, aby była aż tak duża nienawiść? Takie pytanie słyszymy w pani reportaży, który za kilkanaście minut na naszej antenie. Kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach, po rzeźni wołyńskiej, cały czas to